Witam Was w nowym vlogu i już jestem wkurzona. Słuchajcie, nagrałam film na YouTube'a o Hunting Underline w dwóch częściach, co o nich sądzę i w ogóle. Nagrałam film o Bitter, bo przeczytałam też Bitter i żebyście wiedzieli, o co chodzi. I też TikToki do tego nagrałam. I słuchajcie, w połowie nagrywania o Bitter mi się mikrofon rozładował, więc muszę nagrać jeszcze raz film o Bitter na YouTube. Plus muszę nagrać jeszcze raz dwa TikToki, więc już ładuję mikrofon. Nie wiem, czy nagram to dzisiaj, czy może nagram to dopiero pojutrze, jak będziemy w mławie. Co oznaczałoby, że muszę wziąć te książki, bo muszę mieć jakiś ten rekwizyt przy sobie. Zobaczymy. Mikrofon się już ładuje. Jest na razie czerwony. Ale muszę naładować też chyba tą część, więc... Oj, sorry, tą część, więc ją chyba podłączę do innej ładowarki. No bo bardzo bym chciała... O, wiem, podłączę ją do tej od laptopa, bo ona ma moc większą. Bo bardzo bym chciała po prostu to już nagrać. I mieć. I powiem Wam, że jestem dalej w trakcie czytania Iron Flame. Dłużej mi to schodzi, bo czytam teraz bardziej dokładnie, bo chciałabym mieć już część materiału do recenzji przygotowaną na... właściwie mojej recenzji, mojej opinii na... YouTube i na TikToka. Ale będę musiała czytać i tak te książki jeszcze raz, bo tam się tyle dzieje, tam jest tyle rzeczy. Wiecie, w sensie o tym całym świecie i w ogóle wczoraj widziałam jakąś opinię, że podobno dwójka jest gorsza niż jedynka. Dla mnie na odwrót. Ja wolę Iron Flame niż Fourth Wing. Iron Flame jest dużo ciekawszy, moim zdaniem. No i jest jakby... Główna bohaterka nie jest taka słaba i do dupy, tylko jest po prostu silniejsza, bo przyjmuje na klatę wszystko. A w pierwszej części ona potrzebuje nas pomocy od innych, więc mi się bardziej podoba druga część. No więc czekam, aż wróci Sebek, bo dzisiaj wraca z Jabłowa, mamy wtorek. Wracam do pracy. Słuchajcie, ja mam tutaj zrobione takie biureczko. Jakoś sobie ogarnęłam, ale mam już zrobione 5000, może nawet 6 kroków i tutaj na nocy mam zegarek. Nie wiem, czy to widać. Dobra, czekajcie. Tu na nocy mam zegarek, bo jak mam go na ręce i coś piszę tu na komputerze, czy coś po prostu tutaj robię, to ten zegarek mi przeszkadza. W sensie przeszkadza, no po prostu on nie mierzy wtedy kroków, jak on jest, nie wiem, w tej pozycji akurat, to on nie mierzy. Więc mam go na nocy, żeby zawsze mi mierzył, bo pracowałam dziś właśnie przy użyciu tego biureczka. Teraz będę sobie czytać. Czytać będę... Fourth Wing. I dzisiaj też nagrywałam sobie dwa TikToki o Hunting Underline, ale to już Wam mówiłam. I o Bitter, i też na YouTube filmy mam przygotowane. Dziś wraca Sebek, właśnie zrobiłam zakupy na jego powrót. Na kolację zjemy pizzę, a jutro będzie ciężki dzień, bo jutro mam sesję, ale też jedziemy do mławy. Na szczęście Sebek prowadzi, więc nie umęcza się aż tak, jak ostatnio na przykład. No, czyli w zeszły piątek. No w ogóle w mławie popsuła się zmywarka, w sensie nie popsuła się, tylko pękł wyświetlacz i trochę przyciski wpadły, więc dziś albo nie, dzisiaj nie, jutro chyba będzie montaż nowego tego elementu, bo już był pan z serwisu. No i cała taka zabawa 250 zł. No także fajnie, super. Zastanawiam się, co jeszcze chce się popsuć, bo jakby wszystko okej się psuje, także... Już przemieściliśmy się 2 dni temu do mławy. Poczekajcie, dzisiaj mamy sobotę, a przyjechaliśmy w, no od czwartku jesteśmy, więc od dwóch dni. Słuchajcie, i wiecie, że mam teraz fazę na książki, więc stwierdziłam, że powystawiam sobie różne rzeczy, które mam tutaj mam. Na przykład tu są książki, które wystawione, mam wystawione na Vinted. Jedna z nich dzisiaj idzie do wysyłki i ogólnie wystawiłam też takie stare płyty DVD, wielkie kolekcje westernów, wojenne, science fiction, wampiry i pełno tego typu wideo.
I niektóre wystawiłam za 180, za 160, za 200, bo to były ogromne kolekcje filmów. I też starałam się właśnie, wybierałam te kwoty ze względu na to, że widziałam, że one na przykład kosztują 300 albo 400, no to też pamiętam, że jak kiedyś chciałam wystawić je na Elixie, to nie mogłam ich sprzedać, a teraz kumacie, że one poszły, więc obecnie mam na portfelu Vinted 640 zł. I zgadnijcie, co kupię za tą kasę. Oczywiście ta kasa dopiero spłynie pewnie w przyszłym tygodniu. Natomiast w Empiku obecnie jest Festiwal Fantastyki, czyli kup 4, zapłać za 3. Wczoraj zrobiłam sobie listę tych książek i stwierdziłam, że po prostu zamówię je we wtorek, jak będziemy wracać. Złożę sobie zamówienie, no bo wiecie, potem się skończy ten festiwal, a tak naprawdę tym sposobem będę miała i tak 4, bo 4 zamówienia chcę złożyć, 4 książki ze Friko. Także zrobiliście, słuchajcie. I no mega się cieszę. Dzisiaj pojedziemy sobie chyba na zakupy, bo sobie chciał kupić jakieś spodenki w sportowym. I też chyba piłkę, nie wiem, zobaczymy. No jestem mega zadowolona z tego mojego handlu na Vinted. Cieszę się też, że w sensie, że nie mam aż tylu rzeczy, żeby więcej na przykład sprzedać, bo też wiecie, trzeba pilnować tego progu, który jest w działalności niezarejestrowanej z uwagi na to, że ja mam przychód z działalności niezarejestrowanej już jeden i nie chciałam tego przekroczyć przez coś takiego, później bym była w kłopotkach jakby w przyszłym miesiącu, bo no musiała założyć działalność, a nie jakby too complicated, żeby tłumaczyć. W każdym razie w ogóle też jakiś czas temu coś kombinowałam przy sesjach, bo miałam ogólnie na ten weekend wyłączone sesje z uwagi na to, że no, jestem u rodziców i nie mogę stacjonarnie przyjmować. Miałam tylko online, ale coś pamiętam, że ktoś coś tam przekładał i zapomniałam nanieść ponownie tych godzin. Na szczęście nikt się stacjonarnie nie umówił, mam tylko sesję online, które zaczynam za chwilę. Chciałam wam jeszcze pokazać, że w końcu udało mi się zdobyć ten kubek z Pepco. I słuchajcie, w Gdańsku nie mogłam go znaleźć. Moja przyjaciółka była chyba w 3 Pepkach. Jej mama była w jeszcze kolejnym, w ogóle w innym jakby regionie Gdańska, wiecie, rejonie. Ja byłam też w 2 innych niż one i nigdzie nie było tych kubków. Nigdzie. Niektóre Pepka wracałyśmy po raz drugi, jak już wiecie, dokładali rzeczy, ale też nie było. Natomiast wchodzę w Mławie, stoją po prostu. No, więc zarobiście się, cieszę. I słuchajcie, skończyłam właśnie Iron Flame i nie podobało mi się zakończenie. W sensie boję się po prostu Onyx Storm, jak już wyjdzie. I zaczynam czytać Harry'ego. Też mi przyszedł nowy Harry, bo zamówiłam go sobie już tutaj do Mławy. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę po niego iść. I przyszedł mi nowy Harry i ogólnie plan na kolejne zakupy książkowe było, żeby kupić ostatnią część Harry'ego. Natomiast wiele się zmieniło, nie wiedziałam, że tyle kasy zarobię ze sprzedaży rzeczy, które mi są zupełnie niepotrzebne. No, ale skupiając się jeszcze na tej wersji, tej części, to jest Książę Półkrwi. Tutaj widzicie tą scenę z filmu, gdy szli po Horcrux. I jak spojrzymy tutaj, to tu mamy Draco Malfoya. Ogólnie, korzystając z tego, że właśnie jestem w Mławie, jest tu dużo książek, moja mama ma bardzo dużo książek do nauki języku, zwłaszcza języka angielskiego, bo miała świrkę funkcję nauki języka angielskiego, więc stwierdziłam, że sobie odświeżę wiedzę, wiecie, o czasach, o tym wszystkim. Jak wam wcześniej też mówiłam, że co jakiś czas mam nawrót nauki, więc wzięłam sobie tę książkę, ona jest dla początkujących, ale mam też dla średnio zaawansowanych albo zaawansowanych, jakby drugą część do tej i sobie będę przypominać po prostu niektóre rzeczy. No ale tu gdzieś na pewno są ślady użytkowania mamy, bo ona bardzo czynnie z nich korzystała. Wydaje mi się, że chyba w tej średnio zaawansowanej jest. No, są gdzieś, nie, gdzie moje rysuneczki z dzieciństwa, więc cieszę się. No, w ogóle ja teraz mam taki okres, że z tych wszystkich książek psychologicznych to siedzę cały czas nad... w sensie wzięłam, żeby zacząć właśnie, żeby skupić się tylko na jednej. Ja mam książkę do dialogu motywującego, bo mam z tego egzamin w lutym. Teraz w październiku mam zjazd, na którym zaczynamy od konceptualizacji przypadku, ale to mam już, wiecie, obgarnięte, obcykane,
jakby ten, mam do tego też książki, dwie, więc jakby też mam z czego brać materiały, wiecie, żeby wiedzieć więcej niż tylko to, co nam przekazują na zajęciach, na slajdach, tylko że wiecie, żeby po prostu doczytywać, bo to jest jakby sens moim zdaniem całego studiowania, czy uczenia się, czy kształcenia też. Więc no jakby muszę to sobie poogarniać, teraz mam taki stricte skupienie, wiecie, na nauce. I gdzie nie gdzie z książkami. I ogólnie teraz, dlaczego w sierpniu, no i we wrześniu mam przeczytane dużo książek w moim ostatnim zestoju czytelniczym. Tak, 6, aka póki co 10 we wrześniu, to jest dużo. Myślę, że strzelę 11 bohrego, jest jakiś język włączę, bo się śpieszyłam, żeby przeczytać wszystkie, które mam do przeczytania, żeby móc kupić kolejne. Natomiast teraz się zmieniło, bo na Vinted sobie zamówię chyba z 16 albo 12 książek, więc nie będę musiała aż tak szybko ich czytać, bo będę miała przez jakiś czas zastój do kupowania. Jedyną książkę, którą kupię w tym roku jeszcze, na pewno, to będzie Onyx Storm, jak już będzie premiera. Nie chcę przedpremierowo jej zamawiać, bo poczekam sobie, jakby wiecie. Wiem, że jakby część będę miała z kolekcjonowanych dworów też, które już czytałam, ale chcę zrobić to, przeczytać jeszcze raz, natomiast nie będę miała pierwszej części, ponieważ ona jest nigdzie nie dostępna. Także, znaczy jest dostępna u wydawnictwa, więc później sobie o tym wiem. Ale z tych książek, które chcę zakupić z uwagi na ten, wiecie, moje wzbogacenie, to mam na pewno całą serię księżyc, może inaczej. Chcę dokończyć kolekcję Szklany Tron. Chyba wszystkie książki, jakie są na Empiku dostępne, dworów z tymi nowymi okładkami. Mam też na liście księżycowe miasta, więc jakby całe uniwersum Sary J. Maas będę miała zamknięte. Poza tą pierwszą częścią dworów, którą sobie będę musiała dokupić. I co tam jeszcze będzie? Będzie tam chyba jedna część z uniwersów Tolkiena, Hobbit, ten z barwionymi brzegami i wyjaśnieniami. I cała seria Iron, w sensie czwartego skrzydła. Wszędzie ta seria z Empireum, ona Empireum się nazywa. I będę miała z tych trzy książki, ponieważ pierwsza jest wydana w dwóch okładkach. Najpierw wyszła złota i ona mi się bardzo podoba, a potem wyszła czerwona, która też mi się podoba. I chciałabym po prostu mieć obie te wersje. I od razu je sobie zamówię. Jest jakieś jaram na cenie, wyobrażam się po prostu. Ale spokojnie, rozpakujemy wszystko. Jak tylko paczki przyjdą, więc pewnie w przyszłym vlogu to będzie. No, więc to no, super. Cieszę się, dobra. Ja muszę się przygotować do sesji, dokończyć batona, żeby, bo potem chciałabym iść do paczkomatu, wysłać książkę i przejść się do Rossmana, bo muszę kupić maskę do włosów, mydło do rąk. Chciałam też tacie dokupić płyn do prania i jak to się nazywa? Płyn do prania i do płukania tkanin. No bo on zostanie bardzo długo teraz sam, bo no ja w październiku nie będę miała możliwości przyjechać na dłużej. Przyjadę tylko w sobotę chyba. Prawdopodobnie będzie tak, że pojadę w sobotę rano do Warszawy, będę tam na zajęciach, wieczorem przyjadę do Mławy i rano następnego dnia pojadę znowu do Warszawy na kolejny dzień zajęć, a wieczorem z Warszawy prosto wrócę do Gdańska, ale potrzebuję jeszcze kilku jakby dni, żeby to sobie ułożyć i muszę zamówić wtedy te bilety. I no chciałabym chyba to w ten sposób zrobić, więc w ogóle niektóre rzeczy sobie zostawię tutaj. Chodzi mi, wiecie, bielizna, skarpetki, bo jedyne co to bym wtedy musiała do tej torebki wziąć na zmianę koszulkę. No bo spodnie to tam, wiecie, mogę dwa dni z rzędu mieć te same. No tylko koszulka musi być druga, co nie? Dobra, i idę smarkać i się ogarniać i widzimy się potem. Słuchajcie, my już wróciliśmy. Byliśmy w nadać paczkę i w Rossmanie. Dzisiaj jeszcze muszę się wybrać nadać kolejną paczkę, bo jeszcze dwie książki się sprzedały.
I pojedziemy do Biedronki po zakupy, bo jutro będą kotlety a la Sepczyn. Więc no, ja sobie teraz odpoczywam, bo się wstałam wcześniej. Mam Harego, zaczynam czytać, w sensie już ostatnio zaczęłam czytać ten początek i wiem, że początek jest zupełnie inny niż był w filmie. No, zamówiłam sobie też, złożyłam 3 zamówienia na Epiku. I słuchajcie, czekam jeszcze na Karolinę, żeby mi dała dane do swojego konta, bo okazuje się, że ten kod Fantastyka działa tylko na jedno konto raz. Jest to dziwne, bo wiecie, w Empiku możecie iść i kilka razy sobie kupić po 4 książki w cenie 3, tylko wiadomo, tam cena jest inna, bo jest taka wystrzelona w kosmos, że szok. No więc po prostu założyłam Sepkowi konto, bo żeby on kupił mi książki i założyłam mamie konto, żeby ona mogła mi kupić książki i jeszcze od Karoliny sobie kupię książki, w sensie za wszystkie ja płacę, ale jakby 3 różne osoby. 4, tak. No i słuchajcie, no... Przykro mi, może to jest jakoś nieuczciwe czy coś, ale no myślę, że też nieuczciwym jest, pewnie jest jakieś na to wytłumaczenie, ale też nieuczciwym jest to, że w Empiku na stronie książki mają zupełnie inne ceny niż w salonie, więc przykro mi. A ja ich potrzebuję. No i po prostu nie mogę jeszcze czekać, jak one przyjdą, podobno będą we wtorek albo w środę, zobaczymy. No więc ja sobie oglądam Buffy, zaczynam sobie czytać Harego. Muszę się drzemnę, zobaczymy. No, mam książkę do nauki i muszę odpocząć dzisiaj, bo ostatnio miałam wysokie obroty sprzątaniowe w domu. A muszę jeszcze też kilka rzeczy zrobić, poszukać mamie dokumentów i ogarnąć wszystkie wiadomości, maile i po prostu nie chce mi się tego totalnie robić, więc muszę trochę sobie poleniuchować. Byliśmy w Kauflandzie po składniki na Sepka przepis jutrzejszy specjał. Jasna polena, weźmy 3. No bo musiała pogadać z kimś, tak? I ścięła zakręt. Nieważne, ktoś po prostu ściął zakręt, bo sobie babka gadała chyba z jakimś dzieckiem przez okno, ale no... W każdym bądź razie byliśmy po składniki na najlepsze kotlety z piersi kurczaka, sypkowe, bo w Biedronce nie było wszystkiego, więc musieliśmy jechać do Kauflanda po panko. Marchewkę, koperek, bo też do zupy. No i patrzcie, były takie zarąbiste kulki ryżowe. No, więc byliśmy i były takie fajne kulki ryżowe. Nie kulki, kluski ryżowe. Ja je oglądałam na TikToku wszędzie, ale nie sądziłam, że w Polsce gdzieś one są. Tylko, że raczej, wiecie, trzeba je ściągać albo są za miliony monet. Nie wiem, ile w sumie to kosztowało. Nie wzięłam paragonu, więc się nie dowiemy. No, ale sobie przetestujemy. Jak coś, to w Kauflandzie takie ryżowe.